Witam Państwa serdecznie. Po raz pierwszy z głosem, więc wybaczcie ewentualne błędy językowe. Głos co prawda dogrywam w postprodukcji filmiku, ale zawsze tam coś może umknąć lub się bezczelnie przebić przez sito autocenzury. Na początek krótki opis zbiornika, nad którym się od pół roku znęcam. Jest to 30-litrowy zestaw firmy Aquael, tak zwany Shrimpset, z lampką LED 6-watową o barwie 8000 kalwinów. Za filtrację odpowiada Pat Mini z wymienioną i wymienianą co 4 miesiące gęstszą gąbką. Podłoże w akwarium to żwir bazaltowy o różnej gradacji, choć niezbyt drobny. Temperatura jest utrzymywana na poziomie 26 stopni grzałką z termostatem. Raz w tygodniu podmieniam 5 litrów wody. Stosuję wodę źródlaną z Biedronki lub naturalną mineralną z Lewiatana, która niewiele się różni składem od tej biedronkowej. Akwarium zamieszkuje 6 sztuk galaksy rozbora, 2 autoski i 1 bojownik. Żyją w nim jeszcze 2 krewetki i od wczoraj Helenka, ale dla nich postaram się w najbliższym czasie zorganizować drugi zbiornik i zwiększyć ilość tychże przyjemnych robali. Akwarium nie jest nawożone solami. Przeprowadziłem w nim 2 eksperymenty: na strzykiwanie bioflorinem i pałeczki nawozowe. Drugi sposób się sprawdził, ale na razie nie widzę potrzeby wprowadzania dodatkowych składników. Podmiany cotygodniowe wystarczają, by rozwój roślin był prawidłowy i niezbyt intensywny. Roślinom, które w tym akwarium rosną, wystarcza przemiana materii żyjących w nim stworzeń. To ma być zbiornik w zasadzie bezobsługowy. Akwarium dojrzewało około 3 miesięcy. W tym czasie przetestowałem kilka roślin. W tej chwili jest to już chyba optymalny skład masy zielonej. Do pełni szczęścia muszę już tylko wymienić alternaterę, która wegetuje dość zdrowo, ale nie chce się podnieść ani o centymetr, przez co jej praktycznie nie widać. Zaczynając od góry. Po powierzchni pływa pistia i rzęsa. Ich rozwój jest w tym akwarium utrudniony brakiem nadwyżek odżywczych i światła. Pistie więc co jakiś czas podmieniam. Ma zadanie przysłonić co nieco światła z prawej strony akwarium i być miejscem na chillout bojownika. Na korzeniu rosną mchy i wątrobowiec Pelia Mini. Zasadziłem też na korzeniu Anubiasa i 3 mikrozoria: Narrowleaf, Windelow i Oskrzydlony. Tuż przy wypływie filtra rośnie afrykański Bolbitis. Na pierwszym planie widzimy Lobelię Cardinalis Mini, która intensywnie się mnoży. Za nią rośnie żabienica, zwartka, a z tyłu Pogostemon quadrifolius. W prawym rogu na korzeniu rozpłaszczyłem gałęzatkę, a za nią posadziłem nużańca wersji Twister. O alternatywie nawet nie wspominam, bo jak już mówiłem, praktycznie jej nie widać. Ryby w akwarium karmione są pokarmem żywym. Larwa włodzienia, zwana też szklarką, i solowiec, czyli popularna w akwarystyce artemia. Dostępność żywego pokarmu jest w dzisiejszych czasach duża, więc nie widzę potrzeby używania specjalistycznych suszonych pokarmów, a na pewno nie codziennie. Ryby w moim akwarium lubią polować i chcę im dać tą odrobinę przyjemności. Otoski dokarmiam parzonym ogórkiem, cukinią lub czerwoną papryką. Pokarm suchy oczywiście mam i czasami sypnę im dla urozmaicenia diety, jednak nie robię tego codziennie. Może dzięki temu dno zbiornika jest dość czyste. Odmulam co prawda podłoże, ale raz na 2 tygodnie i tylko w miejscach bez roślin. A tego w akwarium nie ma za dużo. I to by było na tyle w pierwszej mojej pogadance przy akwarium. Pozdrawiam Państwa serdecznie i zapraszam ponownie.